Słuchajcie, od teraz przy zamówieniach powyżej 500 zł w sklepie Zwiadowca Historii, oprócz gwarantowanych gratisów, dostajecie również moją naszywkę. Wystarczy przy zamówieniu wpisać hasło Iwan Rexpol. Polecam. Siemaneczka, serdecznie was witam w zimowej scenerii. Dawno mnie to nie było. Jak widzieliście pewnie na ostatnim krótkim filmiku, nowe sprzęcicho wleciało na testy. Rutusik Versa. Tak się zastanawiałem, gdzie się wybrać. Nie no, wiedziałem od początku, że przyjdę tu. Oczywiście obóz, miejsce mega przechodzone. No i ciekawy jestem, jak on sobie tu poradzi, bo teren naprawdę jest mocno zaśmiecony jakimiś gwoździami i innym żelastwem. I zazwyczaj dużo sygnałów kolorowych jest między właśnie jakimiś monetami, guziczkami, także jest to zmieszane tutaj. Trochę się zmieniło, widzę jakaś ścinka, może trochę to posprzątają, bo to straszne jeżyny i tak dalej. Albo jeszcze gorzej będzie, jak było. Mam ze sobą również Oryxa z ciekawości. Kompletnie nie ogarniałem tego sprzętu wcześniej. Instrukcje na szybko sobie ogarnęłem. Jakiś program podstawowy wybierzemy, pewnie park. I sprawdzimy, jak ona sobie daje radę tutaj w moich terenach. No nic, nie przedłużam. Zapomniałem dzisiaj kamerki. Także telefonem, no ogólnie jakieś 3 godzinki, także nie liczę na szał, ale bardziej chcę się zagłębić tutaj w wykrywkę, poznać ją. No i ogólnie, kurczę, myślałem nad rotusikiem. Taką typową wykrywką do lasu. Chociaż Oryx daje sobie w zupełności radę, ale jakiś taki zastępczy wykrywacz na pewno by się przydał. Zobaczymy. Jakie będą pierwsze wrażenia. Dobra, nic, jestem podjarany ogólnie, także nie przedłużam, lecimy. No, słuchajcie, muszę to nagrać, bo to historyczny pierwszy sygnał wykopany Wersą. Kawałek złomku, ale okrągły, także sygnał dosyć ładny, mamy tam jakiś program podstawowy, park. Kurczę, strasznie ciężko się tu chodzi. No, robili tu ambarasu, posinali te drzewa, masa gałęzi, ale na szczęście obóz jest jeszcze kawałek stąd, tam myślę, że nie ruszali, zobaczymy. A słuchajcie, pierwszy kolorowy sygnał, jestem już praktycznie pod obozem, ale strasznie to wygląda, kurczę, te drzewa przewalone. Pierwszy kolorowy sygnał to łuseczka z jakiejś sportowej broni, masa tu było właśnie najróżniejszych pocisków malutkich. No, zapewne strzelnica. Ale sygnał bardzo ładny. No i na ścieżce, którą wydaje mi się mocno tutaj przychodziłem. Ale jestem cały czas ciekaw tej głębi. Tam, gdzie było mega dużo gwoździ. Jakichś innych pierdół żelaznych, gdzie te sygnały mieszały się z monetami. Te gwoździe. Także jestem ciekawy tam. No ale pierwsze wrażenie spoko, chociaż no jest bez wątpienia cięższy. Jestem przyzwyczajony do ultra lekkiego Rixa, ale na pewno ma jakieś swoje plusy. Na razie nie wiem jakie, ale będziemy się zagłębiać. Pierwsze wrażenie spoko, zobaczymy dalej. Kurczę, bardzo ciężko. Śnieg się klei, zapomniałem reklamówki wziąć. Śnieg się klei strasznie do cewki. No i czuć to na ręce. A co tam wpadło? Dwie kuleczki. Bardzo malutkie, ołowiane.
No tu jest bardzo ładny sygnał. Podejmiemy go razem. No warunki nie są zbyt przyjające. I czyż to będzie pierwsza moneta wersum? Nie, chyba guzik. Tak. Jest guziczek. Zapewne groszek. Chociaż to łóżko z tyłu. Zaraz go przeczyszczę, zobaczymy. No jest strasznie zarośnięty. Guzik w stanie opłakanym. Ale bez wątpienia jest to groszek, już zauważyłem. Może to na 100% jest groszek, niestety bez numerku. Sprawdzamy dalej. No więc dobra, słuchajcie, odpaliłem przed chwilką Eriksa. Sygnał. No taki sobie. Co pokazuje Rix? No nie usłyszycie tego, bo mam słuchawki założone w tym momencie. No żelastwo. Ale podkopałem to już. No jest to głęboko. Tu coś wystaje ciekawego. Znaczy jeszcze nie wiem, czy to ciekawe, ale kształt taki jakby fajny. Podkopiemy to. Zaraz sprawdzimy, cóż to było. Dziś na dwie wykrywki. Jakiś kawałek naczynia. W dwóch kawałkach. Ale głębokość bardzo fajna. No marzy mi się, nie powiem. Co mi się marzy? Niemiecki hełm. Bagnet. Albo jakaś szabelka. No już dosyć nakopałem się srebra i złota. Także w tym roku, znaczy w przyszłym roku, stawiam na jakąś, kurczę, rzecz z tych dwóch, trzech, które wymieniłem. Słuchajcie, wykopana chwila. Pierwsza krągłość. Szkoda, że nie nagrałem tego na żywo. Ale tutaj całkiem blisko była folika. Zresztą tutaj to jest coś jak folia, kurczę. No nie wiem, muszę się go wsłuchać się w tą wykrywkę. No dobra, wracając do monety. Oczywiście standardowo na tym miejscu fenole z trzeciej rzeszy, dyszka. Coś wyszło, słuchajcie, jednak miejsce nie jest do końca przechodzone. Malutka gwiazdka z pogonu, sporo ich tu wpadło, no ale jest. No słabiutki sygnał, kurczę, zaraz wam zresztą postaram się go pokazać. No ciężkie warunki są niestety. Ciężkie warunki, ciężko tutaj przemiatać. Śnieg się lepi do cewki. Nie pomyślałem, kurczę, o tej reklamówce. Ale co? No jutro na pewno też skoczymy w las. Także uzbroję się w reklamówkę. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę odwilż. No co, jeszcze chwilkę się kręcę i spadam. No ale coś tam wpadło, kurczę, także nieźle. Słuchajcie, teraz to mi rozwaliło system. Tutaj, gdzieś, no, dokładnie tu, była ta gwiazdka, obok sygnał. Kurczę, żałuję, że tego nie nagrałem. Moneta. No zobaczcie sami. Mówię, Fenning.
Przecieram. I nie wierzę. I nie wierzę. 24. część Salara. Mamy pierwsze sreberko. Orutusem. No pięknie. Troszkę nawilżymy. No jest bez wątpienia. Srebereczko. No i cudnie. A tak, kurczę, sądziłem, że nic ciekawego nie wykopiemy, a tu nie wracamy na pusto. No i witam was serdecznie kolejnego pięknego dnia. No nie, no nie jest za pięknie, bo rano się kropiło. Nie było w tygodniu czasu, żeby gdziekolwiek wyskoczyć na dzień króciutki. Także musiałem czekać kolejny tydzień, żeby nadeszła sobota. Wracam oczywiście na obóz. Drugi sygnał, przed chwilką malutka pierdółka. Jakaś kolorowa. Nie wiem, czy to część łuski, a teraz... No scyzoryczek, no sporo ich tu wpadało. No i wpada kolejny mały scyzoryk. Częściowo z okładziną. No nic. Nie za długo dziś również. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że coś tu jeszcze leży. Coś namierzyłem. Nie no, trzeba się wsłuchać tą wykrywkę. I spróbujemy to podjąć. Znowu kamerki, kurczę, nie zabrałem. Także w jednej ręce wykrywka, w drugim telefon, jak za starych, dobrych czasów. Ta-dam. Kolejny. No to ładniejszy. Nawet ostrze ma. Zazwyczaj chyba żelazne tutaj mieli, bo wszystkie zardzewiałe. Tych scyzoryczków już tu kilka znalazłem. No bez wątpienia. Używany przez dzieciaczków z Hitlerjugend. No fajnie, fajnie, że coś wychodzi, kurczę. Coś płciutko chyba. No, chyba śmieciuch. No, śmieciuch to nie jest. Chyba papeżka, calutka. Nie wiem, czy wykopana. Raczej chyba nie, bo ja zawsze zabieram. No tutaj większość rzeczy bardzo płytko albo na wierzchu. O, wyszły jeszcze dwie pesteczki. Zabieram, potem gdzieś zutylizujemy. Tutaj mamy kolejny... Poczekaj, się tylko schowam. Kolejny sygnał. Kopiemy.
Tutaj wyszło płytko. Przypuszczam, że kolejny pocisk łuska. A nie. Moneta. Chyba aluminiowa. Co to może być? No fenole, bo coś by innego. 50. No, no fajnie. Jest monetka. Słuchajcie, trochę złomków teraz. Żelaznych, to chyba z plecaka. Strzelek. No jakiś hak. Również. Gwóźdek, coś w tym stylu. No i patrzcie, co teraz pada. Kolejny. Już trzeci. Scyzoryczek. No sporo ich to gubili. On to niestety w opłukanym stanie. Wymoczę go w domu. Ale raczej tutaj nic z niego nie wyjdzie. Jest to takie poletko. Już kiedyś je zauważyłem, ale jakoś mnie nie ciągło na nie. Ale zobaczymy, bo jest kukurydza. Chyba nie skoszona. Także na chwilkę jeszcze sprawdzimy rutusika w poletku. Jestem na tym poletku obok pola. Kukurydza jeszcze stoi. No i ku mojemu zdziwieniu jest monetka. Bardzo dziwny sygnał. Zaraz zresztą wam pokażę. 5 pfeningów z cesarstwa niemieckiego. Nie wiem, czy dobrze widzicie przez tą osłonkę. No dziwacznie, one na rysie niektóre też tak dziwacznie biły. No całkiem ładna piąteczka, 1902 rok. No i fajnie, pokręcimy się chwilę po tym poletku. Chyba pole jest lepszym miejscem na poznanie wykrywacza niż las. Coś na... O, moneta. Coś na odcisku. Chyba dziczka. Monetka, ale tu jest straszna gleba. Glina. Rękawiczek, kurczę, nie zabrałem. Coś cienkiego, ale to chyba nie jest raczej srebro. Przypuszczam, że to fening pruski. Chociaż... Nie, będzie fening prusaczek. Coś tu widać? No, 100% fening prusak. Kurczę, kukuryda jeszcze rośnie, a mamy końcówkę grudnia. No i co, słuchajcie, schodzę z pola jeszcze do lasku. No i takie coś pada. Już trafiłem chyba 3 spinki tej organizacji, już zapomniałem dokładnie co to. No niestety, tak jak poprzednie, w kiepsciutkim stanie tutaj jest. Ukruszona, góra też ukruszona, głowa chyba jest, ale no, jak widzicie, słabiutko ona wygląda. No, spastyka się ostała. Igiełka jest, co prawda, ale cała wpinka, niestety, mocno zdozelowana. No, ale fajnie, kurczę, coś pada. No, jest monetka, słuchajcie, głęboko. Kurczę, problem mam na razie z namierzeniem sygnału, zauważyłem. I cóż to? Populares, czyli fenole, czy... Nie, to coś polskiego chyba. Tak, perelak. 20 groszy, miedzionikiel. Trafiłem tu już chyba 3 sztuki 20-groszowych właśnie z miedzioniklu. 49 rok. Witam was już z domku świątecznie.
Podsumowanko. Nie ma tutaj za dużo. Dużo rzeczy, nie ma się czym chwalić. No ale trzeba przyznać, że Adolfiki kubiły na potęgę te scyzoryki, bo kurczę, wpadł jeszcze jeden na koniec. No i wcześniej tam wykopałem chyba kilka sztuk. Z Marcinem również wykopałem. On również wykopał z dwie sztuki scyzoryczków. Guzik jeszcze wpadł, Hitlerjugend. Strasznie zalepiony. Po wyłączeniu okazał się właśnie guziczkiem HJ. Kilka monet. Jakaś blacha. Nie wiem, czy to był jakaś osłonka. Buteleczki. Coś w rodzaju naparstka. Nie mam pojęcia. Złomki. No trochę tego wyszło, powiem wam. Wykrywka. Fajnie sobie daje radę. Jakieś haki stalowe. A tutaj jeszcze do moczenia rzeczy. No co z ciekawszych rzeczy. Wpadła ta wpinka, niestety stan agonalny. To już chyba czwarta sztuka. Wszystkie niestety w tak kiepskim stanie. No i kurczę, to mnie zaskoczyło naprawdę, bo na miejscu samego obozu, nie przypominam się, to by chyba tylko jedno sreberko wpadło. A tu proszę, 24 część talara. No nic, tyle ode mnie. Zdradzę tylko, że był już świąteczny kolejny wypad, także czekajcie. Jest kolejne srebro, mogę powiedzieć już od razu. Także super. Zdrówka życzę.